Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu w gabinecie dietetyka. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę na temat stresu. Takie krótkie informacje. Czy stres przeszkadza nam w odchudzaniu? Bardzo często o tym rozmawiamy u mnie w gabinecie. Często poruszamy ten temat, bo stres niestety przeszkadza nam w odchudzaniu. A dziś to tak dlatego, bo stres powoduje wyrzuty hormonu stresu, kortyzolu. Niestety jest to bardzo powszechne zjawisko. Natomiast czy kortyzol jest zły? No powszechnie uważane jest, że to jest zły hormon. Natomiast czy na pewno jest, trzeba go winić za wszelkie takie destrukcyjne, można powiedzieć, działania? No otóż niekoniecznie. Nasz organizm potrzebuje tego hormonu, potrzebuje go do prawidłowego funkcjonowania, przede wszystkim do tego, żeby było działanie. On pobudza nas do działania, do rób coś, działaj, walcz, do czegoś takiego. Także tutaj jak najbardziej hormon ten jest nam potrzebny, natomiast no, należy nad nim ciuty zapanować. No, dookoła wszędzie stresu jest mnóstwo, więc tutaj dlatego mamy teraz troszeczkę utrudnione zadanie. Natomiast jego ciągłe wyrzuty, duże wyrzuty, wysokie skoki mogą wpływać na wrażliwość wątroby i na niestety na wrażliwość też na, tkanek łącznych na insulinę. I wtedy mamy taki zbliżony troszeczkę zaburzenie do insulinooporności, a jak dobrze wiemy, insulinooporność to zaburzenie, które niestety nie sprzyja odchudzaniu ani zrzucaniu tkanki tłuszczowej. Także powinniśmy tutaj o tym wiedzieć. Pamiętajmy, że wyrzuty te właśnie kortyzolu, takie duże i częste, powoduje wszechobecny stres. Często pacjenci zajadają ten stres, czyli tak jakby w pewnej formie nagradzają się za to, że mają złą sytuację, mnóstwo obowiązków, mnóstwo problemów. Nagradzają się jakimiś słodkimi przekąskami, batonikami, czy przede wszystkim przekąskami typu słodycz, czyli węglowodan prosty połączony z tłuszczem. Jest to naprawdę smaczne, natomiast niekoniecznie mało kaloryczne. I to niestety przez dłuższy okres czasu, jeśli ten stres jest taki permanentny, dłuższy, to wiadomo, że dodatkowe kilogramy na pewno się nam pojawią. Co do stresu, bardzo często można powiedzieć, że najskuteczniejszym, takim domowym trochę, ale darmowym, bezpłatnym, ale naprawdę skutecznym sposobem jest po prostu sen. A żebyśmy pozbyli się, troszeczkę mieli kontrolę nad stresem i pozbyli się skutków tego stresu, to jest po prostu zwykły sen. Także fajnie by było się wysypiać. Musimy pamiętać o tym, że śpimy coraz mniej, śpimy mało, doba ma wiadomo 24 godziny, a my w tym czasie mamy mnóstwo obowiązków, mnóstwo problemów rodzinnych, z dziećmi, w pracy, w związku i niestety cały czas jesteśmy zabiegani, zalatani i później kładąc się spać, dość, że kładziemy się późno, to jeszcze galimatias, kołowrotek myśli. Jeżeli nie zadbamy o ten nasz sen, to z pewnością będzie nam bardzo trudno zrzucić tkankę tłuszczową. Także zmniejszyć naszą sylwetkę ze stresem, no będzie problem, a tym samym musimy zadbać o nasz sen. Innym sposobem, też takim prostym, na który możemy my wpłynąć, jest przebywanie w naturalnym środowisku. No, wyjść może sobie do parku, gdzieś na spacer, jak ktoś ma własny dom, może wyjść sobie na trochę chociażby na podwórko, a żeby nie być cały czas pod działaniem takich bodźców zewnętrznych, które atakują nas z każdej strony. Wyjść na taki spacer 20-30 minutek, żeby zmniejszyć tę naszą aktywność takiego układu sympatycznego, tego nerwowego, żeby troszeczkę chociażby nasz organizm się mógł chociaż ciuty wyciszyć. I to też naprawdę pomoże. Są dwie rzeczy, które my możemy zrobić sami dla siebie. Bardzo skuteczne sposoby i warto chociażby je spróbować. Możemy również naszą dietę, codzienne odżywianie wzbogacić w pestki, w nasiona, w orzechy, oczywiście w ryby, chociażby wszędzie dostępny łosoś czy też makrela. Oczywiście starajmy się unikać nadmiaru soli, a tym samym produktów przetworzonych, które soli mają potąd, więc na to też zwróćmy uwagę. Zwróćmy uwagę, ażeby w produkty, które kupujemy, nie miały mnóstwo konserwantów, tych złych konserwantów, ażeby nie miały syropu fruktozowo-glukozowego, czyli po prostu potrzebne jest nam zdrowe, racjonalne odżywianie. Co do odchudzania, bo tutaj o nim mowa. Pamiętajmy, że odchudzanie dla naszego organizmu to też jest pewnego rodzaju stres, bo organizm musi się pozbyć swoich zasobów tkanki tłuszczowej, która daje mu jakiegoś rodzaju poczucie bezpieczeństwa i takich magazynów jakby na przyszłość. Natomiast
Ja zawsze staram się w gabinecie nie dawać na moim pacjentom bardzo dużego bilansu energetycznego, ażeby ten stres z tym spowodowany był troszeczkę mniejszy. Natomiast zachodzi wtedy proces odchudzania może ciut wolniej, natomiast jest on troszeczkę bezpieczniejszy. Stres nie jest aż tak bardzo nam wtedy obecny, jeśli chodzi o przynajmniej odchudzanie, bo na inne niestety ja nie mam wpływu, a na pewno gdybym miała, na pewno bym tutaj pomogła. Także o tym też pamiętajmy, że odchudzanie to też jest pewnego rodzaju stres dla organizmu. I dlatego w obecnych czasach w ogóle mamy bardzo dużo powodów do stresu. Mnóstwo stresorów wokół, każdy bodziec oczywiście my na niego reagujemy, bo kortyzol jest produkowany wtedy, kiedy nasz organizm odpowiada na taki stresor, czyli na taki bodziec. Automatycznie wtedy wytwarzany jest, jeżeli to jest złe, od razu wytwarzany jest kortyzol i od razu hormon stresu no niestety pracuje i te wyrzuty, tak jak dobrze o tym wiecie, w tych dzisiejszych czasach no nie są małe. Pamiętajmy, że co więcej, kortyzol może niestety namieszać w naszej gospodarce hormonalnej. To niektóre moje pacjentki na pewno bardzo dobrze wiedzą, dobrze tego to znają, bo naprawdę może to być powód naprawdę ogromnej wojny hormonalnej w środku w organizmie. Dlatego to, co ja mogę Wam dzisiaj polecić, co ja mogę tutaj Wam powiedzieć, oprócz tego, co do tej pory już powiedziałam, to dbajmy o siebie i dbajmy o swój własny spokój.